To pierwsze pytanie, Tomek. Przede wszystkim pamiętasz przebieg całego pojedynku? Oczywiście, że pamiętam cały przebieg i cały, no każdy cios, który tam wchodził, po prostu był dla mnie niewidoczny i generalnie bez emocji do tego podchodzę też, bo no bo facet był po prostu lepszy, no i tyle, nie? Także to był jego dzień, był szybszy, nie sygnalizował tych ciosów, moje ciosy nie dochodziły, więc no co, no szapowa i tyle, no nie, no raz się wygrywa, raz się przegrywa, trzeba iść do przodu. A no jasne, nie przegrywa tylko ten, kto nie walczy, a zdradzisz teraz, jaki był game plan na tą walkę? No właśnie game plan był taki, żeby zmieniać pozycję, robić jakieś zwody, podchodzić, ale on to wszystko szczytał, nic nie zadziałało. No mam nadzieję, że ta walka się podobała, że zrobiliśmy jakąś fajną, widowiskową walkę, aczkolwiek na nie moją niekorzyść. No i co, no ja naprawdę nie mam co, no mówię, trzeba uznać wyższość przeciwnika, po prostu facet był lepszy, szybszy, może lepiej się do tego przygotował niż ja i tyle. No ja co miałem zrobić, to zrobiłem, nie mam sobie nic do zarzucenia. To, co myśmy szykowali na niego, to oprócz tych tam kopnięć na łydkę, to w sumie nic nie dochodziło. Nie? A propos przygotowań, widziałem, jak zmieniłeś swoje przygotowanie na przestrzeni lat. Teraz się zupełnie inaczej szykowałeś do walki, zupełnie inne podejście, jeżeli chodzi o ten fizyczny trening, taki motoryczny, wytrzymałościowy miałeś zupełnie inaczej. Opowiesz coś o tym? Znaczy miałem cały czas przygotowanie motoryczne pod okiem Mateusza Nowaka, który tam przygotowuje piłkarzy i różnych innych. Natomiast no, robiliśmy to tak, żeby tam się nie, po prostu nie zaorać na spokojnie i mimo że tego, że ja dzisiaj przegrałem tą walkę, to ja i tak jestem z tego zadowolony, że tam był po prostu spokój, aczkolwiek może i za spokojnie, nie wiem. Natomiast no, wszystko pamiętam, nie ma żadnej emocji, nie ma żadnego żalu też, no bo to jest po prostu sport. No, i tutaj będziemy szukać ewentualnych błędów, jeżeli takie są, czy to nie jest też tak, że byłem po prostu za wolny w tej walce. Nie? A jeszcze widziałem w twojej ostatniej walce, poprzedniej, znaczy się nie w tej teraz, miałem wrażenie, że zwiększyłeś znacząco siłę fizyczną w stosunku do kilku lat wcześniej. Zwiększyłeś, tak to czujesz? No czyli wiesz, no wtedy do walki w te wakacje, no to w dzień walki ja ważyłem 92, dzisiaj ważyłem 88, więc ja też czułem na tej walce z Łukaszem, że jednak trochę za dużo tego wszystkiego mięsa było, więc postanowiliśmy to troszkę zmienić. No i teraz nawet jak ja bym dzisiaj był w takiej sytuacji jak te walki z Winkowskim, to już w ogóle chyba bym nic nie zrobił w tej walce. Także tyle, że coś tam poboksowałem dzisiaj, pokopałem i aczkolwiek na nie moją korzyść. No nie? A powiesz coś o tej sytuacji w klinczu, już tam byłeś raz mocno trafiony, poszedłeś bardzo przytomnie do klinczu po obalenie, udało ci się go tam na chwilę posadzić. Jak to czułeś, tą walkę w klinczu, kiedy on próbował się podnosić? No, czułem, że po prostu on, jak gdyby inicjatywa cały czas jest po jego stronie. No, co mogłem zrobić, jakiś atak, to wszystko było skontrowane. No, kurczę, no, ileż można mówić, słuchajcie, no widzieliście, nie? No, gość był po prostu lepszy w każdym, na każdym etapie tej walki. Jego dzień, jego walka i coś mogę więcej powiedzieć, no albo trzeba trenować bardziej, albo po prostu trzeba się zastanowić, żeby z tym skończyć, no aczkolwiek to jest decyzja na dzisiaj, zobaczymy co, to jest era młodych zawodników, którzy totalnie inaczej trenowali niż ja tam 15 lat temu i to też teraz wychodzą takie rzeczy właśnie na walkach, nie? Tomku, porażki są nieodłącznym elementem akurat sportu. Powiedz, co z Drwalem dalej? Drwal nie składa broni? Wiesz co, zawsze jeszcze jakieś deklaracje dzisiaj tutaj. No zobaczymy, no wiesz, tak jak mówię, no to poziom się cały czas rozwija. My jesteśmy w okresie też, no wiesz, w okresie takim, że ja mam 4 szkoły walki Drwala, ja miałem gdzie trenować, więc muszę tam gdzieś po jakiś w dziwnych miejscach trenować. Na szczęście Kamil Zawarski stworzył takie miejsce, gdzie otwarte dla wszystkich, hangar Zabłocie. I to jest też tak, że no trochę brakuje i tych sparring partnerów i trenerów. To wszystko się u nas tworzy. A co będzie dalej, zobaczymy. Będą chęci, będzie zapotrzebowanie na Drwala, to będziemy prawdopodobnie walczyć. Natomiast no, wiesz, no z rozkwaszoną gębą dzisiaj składać deklaracje, czy w tą, czy w tamtą, zobaczymy. Nie? Na razie ja to się cieszę, że jestem tutaj, sprawia mi to przyjemność,
Nawet tam chłopakom za katarami mówię, że jestem za spokojny i to mnie niepokoi, że jestem spokojny przed tą walką. Natomiast no, na samej walce, tak jak mówię, wszystko widziałem i dawno nie walczyłem z tak dobrym gościem po prostu. Że ja zazwyczaj widzę te wypadające ciosy, a tu nie widziałem tego tylnego prostego. Po prostu go nie widziałem. Ja go poza czułem. Widocznym siniakiem na twarzy, no i generalnie opuchlizną na warce, coś dolega ci więcej? Nie, nawet nie ma zranionej duszy. No po prostu tak jest sport. No, zawsze z tego pojedynku wyjdzie jeden wygrany, jeden przegrany. No ostatnio ja byłem tym, który tam miał rękę w górze. Dzisiaj jestem ten, który ma rękę w dole. No i co więcej. No takie życie, taki sport. Znając umiejętności Patryka Kinzla, z kim byś go zestawił w przyszłości? No ja myślę, że to jest chłopak, który naprawdę może sporo namieszać w kategorii tutaj 8-4. I to zestawienie, które kiedyś było z Soldiczem, to by była naprawdę mocna, ciekawa walka. Nie? No już tam nie ujmując, nie wspominając o Michale, czy nawet Momecie, no bo dla mnie to jest naprawdę potencjał na mistrza, nie? Tak jak dzisiaj to czułem. Czy gdybyś miał wybierać w takim razie, z kim chciałbyś się zmierzyć w następnym pojedynku, to wolałbyś ludzi jednak z podobnym doświadczeniem do ciebie, czy jest ci to obojętnie i równie dobrze mogą to być młodzi, nowi przeciwnicy, tak jak w tym momencie? Słuchaj, no jeżeli chcesz być najlepszy, musisz walczyć z lepszymi od siebie, no i tyle. No, natomiast no, ja już nie mam jakichś ciśnienia na bycie mistrzem i tak dalej. Ja to po prostu robię, bo lubię. No, 15 czy 20 lat temu robiliśmy to za darmo na jakichś festynach czy jakichś dyskotekach. Później trzeba było się chować przez jakąś policję i tak dalej. Dzisiaj mi za to płacą, jest fan i ci, co mówią, że taki był, nie taki i tak dalej. Oni zawsze byli, są i będą. Zawsze będą mówić dobrze i źle, więc mam to totalnie gdzieś. Natomiast no, to o to chodzi, żeby po prostu się tym bawić cały czas. Nie? I tyle. No. A rozważałeś kiedykolwiek przejście do kategorii 77 kg, czy nigdy? Nie, no nie, to wiesz, ja jak zaczynałem w ogóle moją karierę, to walczyłem na pierwszych zawodach w kategorii 82,5 i też się musiałem tak suszyć, że tam wtedy była taka moda, że się jadło grejpfruty i piło kawę przez cały tydzień, nie? Tak się robiło wagę i to też nie było takie proste. Ja chodzę cały czas naturalnie w kategorii, znaczy jak chodzę na treningi, to jest 8-8-9-0, tak się też dobrze czuję, tak funkcjonuje na co dzień, tak jest najlepiej w bieganiu, w rowerach. I zostanę przy tym, no i tyle, no. Nic nie będę tam kombinował, zmieniał, bo nie ma takiej potrzeby. Będzie gość następny, jakaś walka ciekawa, będziemy brać, będziemy walczyć i będziemy robić show dalej. No w ogóle ja do was mam pytanie, czy się walka w ogóle podobała, czy była nudna po prostu, czy tak to... Jaka? Bo ja nie wiem, jaki będzie odbiór tej walki mojej, nie? Bo była widowiskowa. Była widowiskowa, no i o to chodzi, żeby była widowiskowa, żeby nie było tak jak ostatnio, że nic się nie działo, nie? Więc chyba taka nasza rola jest, nie? I kto nie podejmuje ryzyka w tej walce, to jest przegrana, ale jak było widowisko, to przynajmniej punktu tyle. Widzenia charytatywnego akurat na pewno się opłaciło. No, przynajmniej dzieciaki dostały 10 koła. Ale to czekaj, to dobrze zrozumiałem, że w twojej pierwszej walce, tej z Bagińskiej zremisowanej, ty ważyłeś wtedy 82,5 kg? O tej walce mówisz? Ja mówię tam był taki jakiś... full contact, jiu-jitsu czy coś takiego, to jakieś tam było parę miesięcy przed tą walką z Piotrkiem. Aha. Więc wtedy na 8,2,5 chyba to było tak jakoś tam. A pamiętasz, ile ważyłeś w tej walce z Bagińskim? Też 8,4, nie? Też 8,4, więc moją naturalną wagą jest taka właśnie 8,8. Jak walczyłem, jak dostałem się do tego UFC i walczyłem na 93, to no to była moja taka naturalna waga, ale to były schabowe, kapusta, ziemniaki, bęben. I zresztą to widać też na tych zdjęciach z ważenia, że to też wtedy odkryłem, że dobrze, co z tego, że ja ważę naturalnie 93, jak te chłopaki, oni na co dzień ważą prawie 100, są wyżsi o głowę i oni tną te 7-6 kilo do tego 93 i później weź się przepychaj z takim oktagonie. No i ostatnie pytanie ode mnie. No ja pamiętam z dawnych czasów, od zawsze czekałem na twoją walkę z Mamedem. Myślisz, że jest jakaś szansa, że to jeszcze kiedyś do tego dojdzie? A to musisz tam zapytać się, jaki pan z kręconymi włosami chyba też siedzi z Mamedem, to musisz się ich pytać. Wiesz, ja nie rozdaję tutaj kart, ja przyjeżdżam tutaj sobie powalczyć, sprawdzić się, a kto to będzie, to decydują tam matchmakerzy. A zapytam, ale czy ty byłbyś na tak? Stary, no co ja mam do stracenia? Ja tylko mogę zyskać, wiesz, walcząc z Mamedem czy z jakimiś innymi gośćmi, którzy są po prostu tam w piku i rozpoznawalności i w piku fajterskim, nie? Więc
A nóż akurat, nie? Lucky Punch i wiesz, będzie po prostu. Mamet Mamedem, ale Michał Materla też w ostatnim czasie zaliczył jedną porażkę. Macie w takim wypadku podobną passę. Czy w grę wchodzi rewanż? No, słuchaj, no, siedzi pan tam gdzieś, nie? Okay. Tam macie kciuka? To... No, to nie do mnie pytanie, no. Tak jak powiedziałem, ja kogo tam dadzą, będę walczył. Pewnie teraz sobie tam chwilę odpocznę, bo jakaś mi się walka w boksie pewnie wykroi niedługo. No i tyle, no. Trzeba się bawić dalej. A gdzie trenujesz boks? Też tam na Zabłociu? Chodzę sobie na Hutnika, na Hutnik Kraków jest u nas taka sekcja i tam sobie chodzę na sparingi i się tam smarujemy też z chłopakami z Hutnika, których bardzo serdecznie pozdrawiam, jak również i trenera. Dobra, wypadł mi z głowy. Karzuka. Krzyśka. Dobra, to dzięki bardzo i zdróweczka, powodzenia. Dobra, dziękuję bardzo. Dzięki.